Ale fajna animacja, jakie cienie. Całkiem dobrze to wyglądało. W tym odcinku zapraszam Was na kompilację najlepszych akcji z livestreamów, podczas których łapałem legendarne Pokémony w ultra czasoprzestrzeni w Pokémon Ultra Sun. To jest ostatni taki odcinek od kolejnego odcinka. Lecimy z przechodzeniem do końca fabuły gry. Zapraszam do oglądania. Tutaj będzie legenda chyba. To nie jest Suicune, patrzcie, to jest jeden z tych trzech strażników jeziora. Od razu widzę, że to jest on. Już jednego mam, ale czy to będzie znowu ten sam? Azelf. Azelfa nie miałem, miałem tego innego. Czy walnąć go Force Swipe'em, czy może na początek jakimś Thunder Punch'em? Na zmiękczenie, że tak powiem. Ekstra sensory używa. Ale piękny jest ten Pokémon. Uuu, ty! Ty Azelfie. Dobra, jeszcze ten Force Swipe. Mam nadzieję, że mi nie padnie teraz Marshadow, bo będzie... O, jest, dobra. Jeszcze ten Force Swipe. I zostaje mu jeden punkt życia w tym momencie. Idealnie. Rzucam jeszcze dwa Ultra Bole. Jak te dwa Ultra Bole nic nie dadzą, to rzucam Timer Bola. I tyle. O! Już myślałem, że będzie, naprawdę myślałem, że już będzie. Rzucam tym Timer Bolem, trudno. Najwyżej się zmarnuje. Siedzi! A 50 tur go łapałem. W końcu Timer Bolem się złapał, także mamy kolejną legendę. Jest nieźle. Nowa Ultra Bestia będzie. Patrzcie, będzie nowa Ultra Bestia. Co to za... Ultra Forest? Jakieś Chińczyki tu stoją. 3000 lat świetnych, patrzcie. Jacy Chińczycy. Co, oni chcą ze mną walczyć? Kartana tutaj jest. OMG, tutaj jest Kartana. Będzie Kartana. Ale jaja. W ogóle kurczę, jak można stworzyć, że innym wymiarem są Chiny i siedzą tam Chińczycy, no nie wierzę po prostu. Co, ten ziomuś ma Kartanę też? W ogóle jakie to jest rasistowskie, bo to ta Kartana to jest origami. Ale w sumie sami Japończycy stworzyli tą grę, więc w sumie to nie jest rasistowskie. Bijemy ją klockobatem, przynajmniej teraz ją mamy w Pokédexie i info o niej. Dobra, tutaj będzie Kartana, zapiszę grę. Ja w ogóle nie wiedziałem, że Kartana jest taka malutka. Jakim cudem? Jakim cudem Kartany są takie malutkie? Ja myślałem, że to jest duży Pokémon, bo ja go widziałem tylko na karcie Pokémon w sumie do tej pory. Myślałem, że on jest dwumetrowy, a to jest, kurczę, mała kartka papieru. W ogóle nie wygląda groźnie. W sumie będzie łatwo ją złapać, bo mam Beast Ball, także tutaj nie ma co się gorączkować. Na spokojnie sobie podejdziemy. A jak będzie miała żółte życie, to już ją rzucam Beast Ballami. Beast Ball są dobre. Aha, no to... To jest biłem życie, nie ma co. Nie ma co, jeszcze Beast Boosta dostała, no pięknie. To jest problem, że ona jest szybka, co nie? Yeah. Dobra, rzucam ją Beast Ballem, bo to jest bez sensu. Rzucam ją od razu Beast Ballem, jak tylko wejdę. Bo Beast Ball i tak mają wysoką szansę na złapanie, także... Nie ma co tutaj się bawić. Dobra, leci Beast Ball. Coś czuję, że się złapie i tak. To jest najsilniejsza Ultra Bestia, mówi... Ninia? Nie, chyba. Naprawdę? No widzicie? O nie! O ty Kartano! A było tak blisko. No nieźle. Dobra, chodzimy po polem. Dobra, gdzie jest jakiś revive? Wszystko mnie zabija jednym ciosem, nie? Wszystkie Pokémony. Dobra, wejdziemy Mimikyu, bo on jest odporny na pierwszy atak. I rzucamy jeszcze jednym Beast Ballem. Oby się złapała, bo inaczej... Będzie ciężko. Będzie ciężko, naprawdę. Raz. Nie! Why? Ale ta Kartana jest silna, naprawdę. Jak to dobrze, że jest ten Disguise na Mimikyu, bo miał duży problem. W ogóle nie wyrzucam Mimikyu nigdy, to jest mój najlepszy Pokémon, kocham go. Dobra, czy siądzie, czy nie siądzie. Raz. Dwa. Trzy. Jest! Mamy ją. Mamy Kartanę Beast Ballem na zielonym życiu i wpisik do Pokédexu od razu. Fajna jest Kartana, podoba mi się strasznie. Ciało tej Ultra Bestii jest z cienkiego papieru. Jest jak zaostrzony miecz. Ona waży jakieś 60 gramów i ma 30 cm wzrostu. Ja, ale dziwny Pokémon. No widzicie, mamy drugą Ultra Bestię, także jest moc. Latios albo Latias, kolejna legenda będzie. A może to... Nie, to jest Latios albo Latias, jestem prawie przekonany. Oj, nie zapisałem gry. Aj, właśnie chciałem zapisać w tym momencie. Kurczę. Ale dobra, jakoś sobie damy radę. Latios. Jest Latios. Ale powiem wam, że tak zgubia frat, bo tam przejechałem z 2000 lat świetlnych
I to nawet nie było tych takich świderków wokół tej dziury czasoprzestrzennej. Także przypadkiem bardzo to spotkanie z tym Latiosem. Forswipe'em myślę, że jeszcze nie, bo się troszkę boję, że zbiję tego Marshadowa i potem nie będę miał czym wchodzić. Zobaczymy, co się stanie. Może jakiś paraliż jeszcze wejdzie. Chociaż nie wiem, czy stan... Oj, słabiutko. Dobra, wejdziemy jeszcze jednym Forswipe'em, bo chyba jeszcze można. O, i teraz jest jeden HP, idealnie. Przechodzenie fabuły od następnego odcinka, bo teraz ostatni raz robię takiego live'a właśnie z ultra czasoprzestrzeni, bo już prawie... Mamy bardzo dużo już tych legend w tym momencie, jeszcze jak złapiemy tego Latiosa, to już w ogóle... Jeszcze może dzisiaj złapiemy jakiś shiny, jeszcze jakieś ultra bestie czy coś. Może jeszcze jedną legendę. Ej, patrzcie, siedzi. O, już myślałem. O, ty pało, już myślałem, że cię mam, naprawdę... Dosłownie już byłem przekonany. Oj, pokonał mi Marshadowa. Ale mnie strollował, co? Raz, dwa, trzy. I co? Siedzi. Mamy Latios. Latiosa, przepraszam. Mamy Latiosa. 4,5 kafla wpadło expa. Hashtag GG na czacie. Także kolejna legenda złapana podczas livestreama w ultra czasoprzestrzeni. Bardzo fajnie to wychodzi, naprawdę. Bardzo fajny Pokémon, nawet bym go używał, tylko nie wiem za co. Dobra, na razie za nic. Może zamiast Poipola, tylko Poipolowi muszę zrobić ewolucję. Ale z drugiej strony Poipolowi można dopiero robić ewolucję już po tym, jak się przejdzie grę, co nie? Także nie wiem, czy nie wziąć Latiosa zamiast Poipola po prostu. Także tak zrobiłem na razie. Najwyżej później zmienię tą decyzję, nie? Wow, mamy kolejną legendę. Lecimy dalej. Jest kolejna legenda, słuchajcie. Czyli dobrze trafiliśmy w portal ze świderkami. Wyrazion? Ten taki zielony jelonek. Chyba to jest on. Ale faza, tego jeszcze nie widzieliśmy nigdy. On ma też takich właśnie koleżków. Chyba ich jest trzech też. To on. Wyrazion, to on. Ale zgadłem, że to on. Ale jaja, on jest trawiasto walczący. Bardzo ciekawy typ, podoba mi się w ogóle ten Pokémon. Wszedłbym close combatem na niego, bo to powinno być neutralnie efektywne. Kurczę, dobra, wejdę close combatem. Zobaczymy, co się stanie, jak... O nie, Marshadow się mnie nie słucha. Jeszcze sobie wszedł Swords Dance'em i się mnie nie słucha, no co za pała. Marshadow się mnie nie słucha, no kurde, Marshadow. Jak ty się zachowujesz? Legenda kontra legenda. Przed chwilą złapałem tego Latiosa. Dragon Pelsa ma Dragon Breath'a. Łoimy typa. Trochę się boję, że za mocno go walnę. O, niepotrzebnie się bałem. Ale mocno wali. Jeszcze raz Latios. Jeszcze raz smoczy atak. O nie, ma Giga Draina. No co za typ, będzie się leczył. Będzie się leczył, to jest trawiasty atak, niedobrze. Teraz myślę, czy go walnąć jeszcze raz. Chyba nie, bo teraz by padł. Teraz padnie już. Mam max revive'a w sumie. Użyjemy go na Marshadow. False swipe'y tu niewiele wniosą, nie? Może na Primarinę spróbujemy go uśpić Primariną, nie? Chociaż z drugiej strony, jak walnie tą Primarinę Giga Drainem i się uleczy, to bardzo dużo się uleczy, nie? Bo to jest trawiasty atak. No, to się udało. No to ładnie. Dobra, wejdziemy Mimikyu i rzucamy już bolami. Bo mi czat mówi, żebym łapał. Także wchodzimy ultra bole i tyle. Może się uda. Będzie ciężko. Siedzi. Oj ty! Czarno to widzę. Siądzie teraz w końcu? Siadł. Oj, siadł. W końcu. Czy wziąłbym Wyraziona do mojej drużyny? Może bym wziął zamiast Marshadowa, ale w sumie nie. W sumie niech będzie ten Marshadow. To wrócę sobie chyba do centrum Pokémon teraz na chwilę. Dobra, odbieramy sobie Entea z Mystery Gifta. I teraz weźmiemy sobie jeszcze Raiko, bo on jest podobno też potrzebny do złapania Suicuna. Dobra, otrzymujemy Shiny Mew, słuchajcie, z wymiany. I mam też przy sobie teraz Raiku oraz Entea, więc mając te dwa Pokémony przy sobie, mogę spotkać Suicuna w ultra czasoprzestrzeni, z tego co mi tutaj chat powiedział, także spróbujemy zaraz to zrobić. Czyż być trzecia dzisiaj legenda? Zobaczymy. Będzie trzecia legenda. Patrz! A nie, to ten Azelf albo Uxia albo coś takiego. Już myślałem, że Suicune może. Ale trzecia dzisiaj legenda, dzisiaj... Nie wiem jak to jest. Masa legend dzisiaj cały czas, a żadnych shiny. Uxie jeszcze nie złapaliśmy, nie? Kurczę, no nie wszedłbym tym ghostem, bo się trochę cykam. Dobra, wejdę Thunder Punchem lepiej. Extra sensory używa. Kusi, by zdobyć Suicuna, musisz mieć w teamie Raiku i Entea. Mam w teamie Raiku i Entea, mam oba. Właśnie po to ja dodawałem do teamu. Nie jest tak źle w sumie. Wchodzą te false swipe'y. Jeszcze jakby jeden wszedł, tylko boję się, że mi teraz pokona Marshadowa.
No właśnie. Zobaczcie, mam Entei, mam Raikou jak coś, nie? Jak zaśnie, to powinno być łatwiutko go złapać. Zwiększył sobie defa. Właściwie special defa. Dobra, śpi. Idealnie. 13 ultraboli. Zapomniałem kupić w sklepie przy okazji ultraboli. No ale dobra, zdarza się. Powinno wystarczyć. Powinno starczyć nas na spokojnie. On śpi i ma mało życia. Siedzi? Oj, chyba będzie siadał. Jest. Mamy kolejną legendę. No jest ładnie. Jeszcze tego Suicuna bym złapał i już będę zadowolony. Jeszcze jakby ten Suicun był shiny, to bym nie pogardził. Tak czy inaczej, Uxie odsyłamy sobie i próbujemy dalej tym razem złapać shiny Suicuna, a co najmniej Suicuna. Będzie legenda chyba, bo wpadliśmy w portal z... No właśnie, tutaj są zawsze legendy w tych z tymi świderkami. Jest, 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 wiedziałem! Kurczę, dzięki, że mi to powiedzieliście, że trzeba mieć Entei'a i Raikou w drużynie. Tym razem zapiszę grę przed walką, bo spotkaliśmy w tym momencie Suicuna. Udało się spotkać Suicuna w Pokémon Ultra Sun. Czwarta legenda w jeden dzień, o ile go złapiemy. Zapisałem tak, że wiecie. Aj! Zwykły. No jakby był szali, to już by było zbyt dobrze, nie? Dobra, to spróbujemy kilka razy. Ale coś czuję, że tak nie będzie. Coś czuję, że będziemy resetować, a i tak nie będzie szali. Zwykły. Dobra, to lewy, prawy, select. Ej, rzeczywiście szybciej się resetuje w ten sposób. Dzięki za podpowiedź. Znowu zwykły Suicune. Dobra, to będzie ósma próba chyba, tak? Także jeszcze trzy zostały. I za 10 razem łapiemy go po prostu, no trudno. Nie będę tutaj siedział cały dzień i resetował gry, bo to jest bez sensu. Znowu zwykły. Chciałbym mieć shiny Suicuna, no ale bez przesady, nie? Patrzymy ostatni raz, czy będzie shiny, czy nie. Jak nie, to łapiemy. Zwykły, dobra, łapiemy go po prostu i tyle. Łapiemy go, słuchajcie. Nie ma co się męczyć z tymi shiny, bo to... No tak jak ktoś napisał, 2000 prób można zrobić i dopiero złapać, nie? Także ja bym chciał mieć shiny Suicuna, no ale kurczę. Nie zamierzam tu siedzieć do jutra, niestety. Kiedyś sobie zrobię taki urlop miesięczny od wszystkiego i będę siedział, łapał tylko shiny, legendarne Pokémony. O, dobra, siedzi. Siedzi Suicune, słuchajcie. Dobra, złapaliśmy Suicuna, ale czy teraz zresetować grę z powrotem? 4000 lat świetlnych, legendarny Pokémon. Widzicie? Z nieba jakiś latający legendarny Pokémon. Zobaczymy, co to jest. Jak to jest Articuno, to sobie zresetujemy troszkę gierkę, żeby zobaczyć, czy może się shiny trafi. Articuno! To jest Articuno! Czemu dzisiaj jest jakiś niesamowity fart? Co jest? Piąta legenda w jeden dzień czy szósta? Ja już sam się zgubiłem w tej rachubie, nie? Articuno trafiliśmy. Dobra, robimy tutaj resetowanie i sprawdzimy, czy będzie shiny, bo ja bardzo, bardzo chcę shiny Articuno. I resetujemy tak powiedzmy 25 razy, nie? Soul Stealing 7 Star Strike. I powinien to przetrwać, wydaje mi się. Ale fajna animacja, jakie cienie. Całkiem dobrze to wyglądało. Mam dość tego Articuno, naprawdę. Dobra, ostatni raz go łapię. Jak teraz nie dam rady go złapać, to już go nie łapię. Najwyraźniej los tak chciał, żebym go nie złapał. Także ostatnia próba, naprawdę. Nie jest shiny, okej. Wejdziemy spektralem. No kurczę, brawo Marshadow, obudziłeś się, chłopie. Skąd ty się urwałeś? Atakujemy full swipe'em. No, i tak to może być. Schodzimy na jeden punkt życia full swipe'em za wszelką cenę, potem usypiamy go Primariną za wszelką cenę, nawet jakby miał zużyć 10 revive'ów i tak dalej, trudno. I potem lecimy z ultrabolami na spokojnie. Tak naprawdę każdego Pokemona można złapać ultrabolem, tylko trzeba na spokojnie podejść do tego. Właśnie full swipe, uśpienie albo paraliż. Jest git. Wszedł Sing. Jest dobrze, słuchajcie. Jest dobrze. Jeden punkt życia. Uśpienie. No teraz powinien, kurczę, złapać się. Zwłaszcza, że w Timer Balla spróbuję rzucić go. A już dużo tur minęło, także powinno być dobrze na Timer Ball. Ponad 10 tur na spokojnie. Jak nie dam rady go złapać dzisiaj, to rzucam Master Balla. I trudno. Ale powinien dać się złapać w końcu. I co? Kurde! I bez problemu. No nie wierzę, pół godziny łapaliśmy tego Pokemona. Ale źle do tego podszedłem wtedy chyba. Bo rzeczywiście trzeba było zjechać go na 1 HP i uśpić, nie? Bez tego nie było co kombinować. Trzeba było zjechać go na 1 HP i uśpić, bo inaczej się nie dało, nie? Huch, GG moi drodzy. Także tak wyglądało moje łapanie legendarnych Pokemonów w ultra czasoprzestrzeni. Naprawdę fajna zabawa, polecam każdemu, kto ma Pokemon Ultra Sun albo Ultra Moon. I teraz już będziemy przechodzili do przechodzenia z powrotem gry w końcu po tak długiej przerwie. Ale trzeba tą grę przejść, bo jest naprawdę ciekawa. Jestem ciekaw, co będzie dalej, bo teraz będzie inna fabuła niż w oryginalnym Sun i Moon. Tęczowy zespół RT sprawy, także
będzie ciekawie, oglądajcie kolejne odcinki z Pokémon Ultra Sun. Trzymajcie się, na razie, cześć.